co ze mnie za matka, która nie umie uspokoić własnego dziecka? Co z moim dzieckiem jest nie tak? Dlaczego trafił mi się taki egzemplarz? Czy ono kiedyś prześpi noc? Jak długo ja jeszcze dam radę? Kochasz swoje dziecko najbardziej na świecie. Momentami czujesz, że najchętniej położyłaby się w łóżeczku i biegła przed siebie jak najdalej, by tylko uwolnić umysł od tego nieustannego wysokiego dźwięku, który wydobywa się z małych płuc. Oczywiście robisz to tylko w myślach, nawet głośno tego nie powiesz, bo jeszcze uznaliby cię za wariatkę. Tylko jak tu nie zwariować, nie śpiąc tyle czasu? No jak? Oto dziś zapytamy Martę Bartosiewicz, konsultantkę snu ze Sleep Concept. Co zrobić, żeby nasze dziecko spało? To jest strasznie trudne pytanie i tak naprawdę bardzo indywidualne, zależne od nas, w sensie od rodzica i od dziecka, bo po pierwsze część dzieci po prostu śpi. To trzeba sobie z tego zdawać sprawę. I niewiele trzeba robić, żeby spały. Są takie przypadki, nie wiem, czy tak można nazwać, no ale tak jest. W sensie myślę, że każda z nas ma koleżankę, siostrę, historię, którą słyszała o tym, że śpi jak niemowlę, odkładam, zasypia, nie było żadnych problemów. Czy jak mąż. Tak, to akurat jest rzeczywiście chyba ten mit, który się urzeczywistnia, jest faktem, że tatusiowie śpią jakoś tak spokojnie i się nie przebudzają po drodze. Więc jakby na pewno część dzieci po prostu śpi. Czyli taka niesprawiedliwość społeczna, jeżeli trafił mi się ten egzemplarz, który po prostu krzyczy całe noce i nie śpię już dziewiąty miesiąc w tej chwili. Znaczy to pewnie nie jest przyjemne, natomiast ja jakoś trochę nie myślę o tym jako niesprawiedliwości. Zawsze mam takie poczucie, że to jest jakaś równowaga w życiu i jeśli masz takie wyzwania na tym etapie, to o czymś to świadczy i to cię czegoś uczy, albo to coś ci mówi o dziecku. Wiem, że to ciężko jest jakby w środku nocy o tej pierwszej 15, jak już któryś raz robisz rundkę po mieszkaniu, jest trudno. Ale to nie jest, że to jest niesprawiedliwość. Jakby zwykle po prostu część dzieci tak ma, tak samo jak część z nas ma łatwość, a część trudność w karmieniu piersią. Część ma problemy wychowawcze z dzieckiem w żłobku czy w przedszkolu. Część ma dzieci, które są miłe i sympatyczne w stosunku na przykład do obcych, a część odwrotnie. No jakby masz też nastoletnie dzieci, więc wiesz, że każde jest inne. Czyli to nie jest nasza wina. W sensie nie obwiniajmy siebie. Myślę, że w ogromnej mierze nie. Zresztą nawet gdyby to była nasza wina w rozumieniu, że mogłybyśmy coś zrobić inaczej, no to skąd mamy wiedzieć, że mamy to zrobić inaczej? Bo wiesz, no to jest strasznie trudne, kiedy koleżanka mówi, a moje dziecko to już spało w tym wieku, a moje dostaje tam butelkę wieczorem. Wiesz, to chyba do nie jest, rana, nie jest tak? Trochę taki... takie nasze czasy są i to nie jest tylko kwestia spania, że tak samo jest z jedzeniem. Rozmawiałyśmy chwilę poza anteną o jedzeniu, że masz ambicje na fajne, zdrowe śniadanie. A czy to nie jest tak, że twoja koleżanka też ci codziennie powie, a wiesz, ja robiłam dzisiaj takie świetne naleśniki, przepis mam taki rewelacyjny, codziennie rano wstaję o 5, żeby o 7 było piękne śniadanie. No, jakby takie trochę mamy czasy, że staramy się porównywać do siebie i wiesz, jakoś tak wierzyć chyba w to, że jak ktoś robi coś szybciej, to jest lepszy. Co jest w ogóle jakąś taką, chyba jest dziwne, bo to nie jest prawda. No pewnie, że są koleżanki, które mogą ci powiedzieć, że moje dziecko śpi, tylko jakby ta rozmowa powinna raczej brzmieć, wiesz, moje dziecko śpi. Ciekawe, czy to jest kwestia jego charakteru, czy może coś robimy inaczej, choć się zastanowimy. Jakoś tak można tą rozmowę prowadzić inaczej. To nie musi być wyścig, moje śpi, no, a moje nie. No niestety właśnie często to jest taki dialog, który rodzi poczucie winy u matki. Tak. Że właśnie, że ja coś robię nie tak. Dlaczego ono nie śpi? Skoro inne dzieci śpią, prawda? No to dlaczego ono nie może spać? Kiedy ja już tak, myślę, chodzę na rzęsach. Szczególnie, że jakby troszkę się zmieniły też czasy pod kątem wychowania i jakby jak porównujemy to, co dzisiaj robimy versus to, co robiły nasze mamy i babcie, to my gdzieś tam w tym gąszczu rodzicielstwa staramy się działać bardzo ostrożnie, bo boimy się, że zrobimy dziecku krzywdę albo, że odmówimy mu czegoś, czego ono potrzebuje. Nasze mamy, mam wrażenie, miały mniej dylematów. Było mniej źródeł wiedzy, ale też mniej forów do poplotkowania, więc jakby one się nie zastanawiały, jak były zmęczone albo dziecko się budziło wiele razy, no to po prostu, no nie wiem, 30 lat temu wypłakiwało się dzieci i po 3 dniach czy po 4 nie było problemu albo przynajmniej większość nie miała problemu ze spaniem. Dzisiaj czy też wchodzisz, pierwsze co robisz o tej pierwszej 15, jak już dziecko zasnęło, zresztą sama wiem, bo do mnie klientki potrafią pisać maile o 2 w nocy, więc jest taki moment, kiedy już ci się przechyliła szala,
po prostu nieszczęścia i szukasz pomocy. No, ale ile razy czytasz w środku nocy telefon i szukasz albo osób, które mają taką samą sytuację jak ty, szukasz wsparcia, szukasz tego, żeby ktoś ci powiedział, u mnie też tak było, skończyło się, jak miało 9 miesięcy i tydzień i już wiesz, że to będzie. I zaczynasz odliczanie. Dokładnie, więc jakby wydaje mi się, że jakby ta wszechobecna wiedza, chociaż nie zawsze jest to wiedza, bo czasem to są po prostu opinie, trochę nas przytłacza. Tak sprawia, że się porównujemy, mamy takie poczucie winy, że coś źle zrobiliśmy, że ktoś ma lepiej. Kiedyś nawet nie wiedzieliśmy, że ktoś ma lepiej. To powiedzmy, trafia nam się ten egzemplarz, który niestety nie śpi. I co dalej? No właśnie, teraz, więc tak jak już powiedzieliśmy sobie, część dzieci po prostu śpi, część nie śpi. I czy się da sprawić, żeby twoje dziecko nagle przesypiało całe noce? Pewnie nie zawsze. Natomiast wydaje mi się, że zawsze da się coś zrobić. Co? Wiesz co, no... Ratuj matki. Przede wszystkim, po pierwsze, zastanowić się nad tym spaniem i poszukać dobrego źródła wiedzy na ten temat. Niestety w internecie jest bardzo dużo różnych informacji, że w każdej dziedzinie tak jest, z karmieniem piersią, z wychowaniem, jeśli chodzi o metody wychowawcze. Tak samo jest ze spaniem. Są bardzo sprzeczne informacje, tak. Więc pewnie dobrze by było znaleźć najpierw jakieś źródło. Ja nie wiem, nie sugeruję jakie konkretnie, ale takie, które jest w miarę wiarygodne i daje jakiś zestaw rad. Tych rad nie należy traktować jako wyroczni, bo wszyscy wiemy, że pomaga dzieciom rytuał. Ja osobiście uważam, że starszym bardziej nawet niż młodszym, bo te starsze dzieci potrzebują więcej wyciszenia przed pójściem spać niż młodsze. No ale trafiają do mnie często klientki, które jak mi opisują rytuał, to zajmuje im to w profilu maluszka, który wypełniają pół strony i dosłownie jest to taki rytuał, że wchodzą, najpierw uruchamiają wodę, żeby było ciepło w łazience, zapalają świeczki, mają przyćmione światło, jakaś specjalna muzyka codziennie wieczorem, tata gra na gitarze, żeby wyciszyć dziecko, wiesz, no, śmieszne, nieśmieszne, ale... Ktoś ma na to czas, naprawdę. Wiesz co, ludzie są tak zdesperowani, na przykład mają taki problem z usypianiem wieczorem, przykładowo, nawet nie z pobudkami, tylko z usypianiem, że starają się... No. Tak. Bardzo dosłownie i bardzo się koncentrują na tej radzie, którą dostali. I nie wychodzi im dalej to, ale i tak próbują się trzymać, bo mają nadzieję, że to im poprawi sytuację. Przeczytali, że nie można być głośno, bo dziecko się obudzi, więc chodzą na palcach i dosłownie nie oddychają prawie, jak się zaczyna drzemka. Więc jakby fajnie, że są rady i fajnie można z nich skorzystać, szczególnie jeśli gdzieś tam brzmią tak, że chcemy z nich skorzystać, ale też wydaje mi się, że nie należy ich traktować jakoś super bardzo dosłownie. Spróbować, dać im szansę przez, nie wiem, tydzień, dwa, a jak to nie działa i nie pomaga, to szukać dalej, a nie bardzo się koncentrować i jeszcze bardziej brnąć tą taką, wiesz, taki rygor, o którym się przeczytało. Więc na pewno szukać informacji. Co dalej? Założyć, że dziecko jednak wymaga pewnego dostosowania się do dziecka, a nie, że da się je nauczyć, że będzie dostosowywało się do nas. To myślę, że skrajności są w dwie strony. W sensie są rodzice, którzy totalnie wszystko podporządkowują dziecku i to pewnie nie jest dobre, bo po pół roku czy po roku takiego życia, no nie da się, w sensie to nikt nie ma już siły. Ale też są rodzice, którzy prowadzili, no teraz kobiety później zachodzą w ciążę, więc jakby mamy pewnie więcej ciekawych rzeczy robimy w życiu, zanim zajdziemy w ciążę, niż kiedyś. No i jak się rodzi dziecko, to nam tego brakuje oczywiście i bardzo dużo rodziców stara się żyć tak, jak żyło wcześniej. Dużo wychodzić, nie patrzeć czasem na zegarek, bo po co, bo przecież nigdy nie patrzyłam. Prowadzić super aktywne życie, dużo wyjazdów, dużo spotkań i to się czasem sprawdza. Niektóre dzieci się są w stanie dostosować, a inne niestety niekoniecznie. Więc jakby trzeba też poszukać jakiegoś kompromisu, tak? Na pewno poświęcić trochę siebie, skoro mam małe dziecko. Niekoniecznie w całości, ale w pewnych obszarach w zależności od potrzeb dziecka. Jeśli trafił nam się mały wrażliwiec, no to pewnie wymaga więcej atencji i więcej, że tak powiem, przyłożenia się do tego, żeby dobrze spał. Jak trafi nam się bardziej elastyczne dziecko, to pewnie, że nie ma wyboru i znaczy daje nam taką możliwość, że możemy sobie dużo robić, więc jakby to jest pewnie kolejna rada. A z takich bardzo technicznych, no to na pewno trzeba się przyjrzeć takim obszarom jak, czy dziecku nic nie dolega po prostu, czy nie jest chore, czy coś go nie boli, czy nie ma, nie wiem, ukrytego zapalenia pęcherza albo bardzo, cewki moczowej. To jest bardzo ważne, dobrze, że o tym mówisz, bo to jest akurat przypadek mojej najstarszej córki. Wiesz, nam ciągle córka płakała i dopiero chyba miała 7 miesięcy, jak się okazało, że jej mocz się cofa do nerek i nikt tego wcześniej
wcześniej nie właśnie, wykrył i wszyscy mówili kolki, ona ma kolki, proszę przestać jeść to, tamto, bo to jeszcze były te czasy, kiedy wszystko wykluczano matce karmiącej i zwalano na kolki, a nikt nie zrobił badań. No to na pewno warto to sprawdzić. Warto też sprawdzić takie rzeczy jak na przykład refluks, czy dziecku nie doskwiera, czasem nawet tak zwany ukryty, czyli nie wiem, czy miałaś okazję mieć w ciąży zgagę. Zgaga jest okropną przypadłością kobiet w ciąży. Nie da się spać wtedy, bo po prostu piecze cię całe gardło, więc śpisz na siedząco. I jakby jeśli masz dziecko, które gdzieś tam bardziej jest tutaj, bardziej mu to doskwiera, to też może być gdzieś tam jakiś powód, szczególnie w tych pierwszych miesiącach do niespania. Więc jakby na pewno trzeba wykluczyć problemy medyczne i warto gdzieś tam porozmawiać z pediatrą, czy z specjalistą, czy tutaj nic się nie dzieje. Nie dać zwalić wszystkiego na kolki. Tak, chociaż czasem się okazuje, że wtedy nie są kolki, ale jakby idąc po kolei pewnie warto wykluczyć pewne rzeczy, upewnić się, że maluch jest zdrowy, że nic mu nie doskwiera, że to nie jest zapalenie ucha. Ja też miałam taką sytuację, że miałam syna, który ciągle marudził, nie miał temperatury, miał wtedy chyba ponad rok i był urodziny mojego starszego syna i mam koleżankę, która jest pediatrą. I zaglądała do mojego siostrzeńca do ucha i mówi, chcesz, to tobie też zajrzę. I się okazało, że on tam ma po prostu koszmarne zapalenie ucha i dlatego tak stęka, jęczy i marudzi i w ogóle. Ale nie było po nim nic widać, to było już jakoś tam kilka dni po chorobie, którą przeszedł. Już spadła mu temperatura, było wszystko super. A jednak się okazało, że wiesz, że coś mu tam doskwiera. Więc po prostu wykluczyć to. Pewnie jest to 5% przypadków, które nie śpią, ale warto na to zwrócić uwagę. Po drugie, upewnić się, że dziecko się najada. I tutaj nie patrzymy na to, czy jest szczęśliwe, czy nieszczęśliwe, tylko po prostu, czy przybiera na wadze, szczególnie te młodsze dzieci. Jeśli lekarz, czy tam położna, pielęgniarka mówi, że wszystko jest okej, to jest okej. Natomiast no, też na to trzeba zwrócić uwagę. Czasem mam wrażenie, że w tym pędzie, szczególnie do karmienia piersią, które jest fajne, że staramy się karmić coraz więcej, niektóre rady są wręcz niebezpieczne. Tak? W sensie, ja kiedyś czytałam na forum w internecie o takiej dziewczynie, która napisała, że ma, nie wiem, miesięczne dziecko, które ciągle śpi, nie da się go dobudzić na karmienie, ona jak go przystawia do piersi, to on nie je, jak odciąga mleko z butelki, to też nie chce jeść. I rady były z takich na zasadzie, nie idź do lekarza, bo ci każe dawać mleko modyfikowane, musisz leżeć z dzieckiem w łóżku, karm jak najwięcej, będzie dobrze. No, tylko że ona napisała tam jeszcze w tym poście swoim, że dziecko nie wróciło jeszcze do wagi urodzeniowej, a było chyba już czterotygodniowe czy pięciotygodniowe. No i jakby, no nie, no to już jest takie ekstremum, w sensie w takim ona pojechała w ogóle finalnie do szpitala z tym maluchem, bo tak ją tam kilka dziewczyn namówiło i w szpitalu dziecko spędziło tydzień na glukozie podawanej bezpośrednio do krwi, bo po prostu rzeczywiście było tak zmęczone, że już nawet nie miało siły jeść, bo gdzieś tam był problem z karmieniem. To jest ekstremalna sytuacja. Powiedzmy sobie jasno, że karmienie tak, jak najbardziej karmienie piersią, ale są sytuacje, w których mleko modyfikowane po prostu ratuje dzieciom życie. Z tym się zgadzam. Zgadzam się, że to jest pewnie niewielka ilość przypadków, ale to są takie rzeczy, które trzeba sobie na początek wykluczyć. Czy jest zdrowe? Okej. Czy na pewno się najada i dobrze przybiera na wadze? Można porozmawiać z doradcą laktacyjnym, z kimkolwiek. Najada się i tak dalej, super. Dalej nie śpi. Co wtedy? No i wtedy warto się zastanowić nad tak zwaną higieną snu, jak my to nazywamy. Tak, taka ładna nazwa. Czyli nad takimi elementami, jak w jakich warunkach kładziemy nasze dziecko do spania, jak wygląda środowisko, w którym ono śpi, jak je usypiamy, czyli na jaką metodę usypiania się zdecydowaliśmy, albo jaka nam wyszła na przestrzeni tygodni czy miesięcy. O której godzinie kładziemy nasze dziecko spać, czy nie za wcześnie, czy nie za późno, bo to ma bardzo duże znaczenie w kontekście usypiania i pobudek w nocy. No i czy na pewno jakby dietę ułożyłyśmy w taki sposób, który nie powoduje, że dziecko gdzieś tam się budzi, dlatego że chciałoby zjeść. Nie mówię nawet, że źle czy dobrze przybiera na wadze, bo może dobrze przybierać, ale ciągle budzić się co, nie wiem, 3 godziny w nocy, żeby coś zjeść, bo tylko dzięki temu przybiera, że je w nocy na przykład. Okej. Okay. Bardzo ciekawe to, co powiedziałaś a propos tego odkładania za wcześnie, za późno, bo okazało się, kiedy korzystałam z waszych rad i moje koleżanki, które również korzystały, zwróciły też na to uwagę, że najczęściej właśnie dzieci są przemęczone. Tak, to jest... Nam się wydaje zupełnie odwrotnie, a tutaj okazuje się, że powinniśmy kłaść je dużo wcześniej, nie znaczy, później. Myślę, że nie, na pewno nie wszystkie dzieci mają ten problem, są przemęczone, ale myślę, że 8 na 10 ma problem ze spaniem albo usypianiem, dlatego że śpi za mało.
Mhm. Więc to też jest, wiesz, znak naszych czasów, że jak, że jakby chwalimy się tym, że potrafimy spać jak najmniej, nawet dorośli. Tak. Ten, kto śpi 5 godzin w ciągu doby i potem potrafi być na chodzie, to jest ten kozak, ten fajny. A ten, kto potrzebuje 10 godzin, żeby się wyspać, to o mamo, człowieku, jak ty zdążysz w ciągu doby wszystko zrobić, jak ty musisz 10 godzin spać na dobę. Więc jakby, a z drugiej strony chcemy, żeby te nasze dzieci spały, więc trochę kultura brak snu jest fajny, po czym oczekujemy, że dzieci dadzą, też będą spały. Więc, a dzieci naprawdę potrzebują dużo snu. Noworodki różnie. Ile to jest dużo? Wiesz co, noworodki śpią pewnie pomiędzy 16 a 20 godzin na dobę. Czyli całkiem sporo. Sporo potrafią, czyli tak naprawdę potrafią przespać całą dobę z przerwami na karmienie, przewijanie i dalej idą spać. Jedzą, dalej śpią. Niektóre śpią w trakcie jedzenia i tak naprawdę śpią całą dobę. Natomiast potem jest to, nie wiem, około 15 godzin na dobę pewnie w kolejnych kilku miesiącach do pół roku, może trochę dłużej. Około 14 godzin na dobę w wieku roku i około 12 godzin na dobę około trzeciego roku czyli życia. Czyli całkiem sporo, nawet roczne dziecko to jest około 14 godzin. Największe prawda? Różnice to ja widzę chyba nawet u jeszcze starszych dzieci, bo mój sześciolatek śpi 11,5 na dobę, 11, czasem nawet 12. I naprawdę jak śpi mało, to ja widzę, on nie płacze już, to już nie ten etap, żeby ci sześciolatek chodził i płakał, że jest przemęczony. Ale on po prostu się źle zachowuje wtedy, zaczyna nie kontrolować swoich zachowań, reakcji i tak dalej. Więc małe dzieci raczej płaczą, jak są przemęczone, duże po prostu są niegrzeczne. A my często robimy tak, że wtedy myślimy, że dziecko, nie wiem, nudzi się, potrzebuje jakiejś atrakcji, dajemy kolejną zabawkę, włączamy jakąś muzyczkę i próbujemy pobudzić jeszcze bardziej dziecko, które płacze, bo jest po prostu zmęczone. Przemęczenie to jest jedna rzecz, czyli po prostu za mało snu. A druga rzecz to jest przestymulowanie, czyli jakby to też jest chyba ten wyścig taki, kto jest lepszą matką, kto jest lepszym ojcem, że mamy takie poczucie, że te nasze dzieci to teraz trzeba strasznie wspomagać w rozwoju, bo one same jak będą z nami tylko, czy ze siostrą, czy bratem, to się nie rozwiną dobrze. Więc mamy ogrom zabawek, jakichś grających, świecących, śpiewających. Mówiących w trzech językach. Najlepiej, żeby już noworodek uczył się języków, bo przecież podobno noworodki najszybciej chłoną drugi potem język. Potem nie ma czasu, szkoda. Dokładnie, już potem się nigdy nie nauczą tego angielskiego, jak się nie nauczą w wieku roku. Więc jest strasznie dużo, dajemy dzieciom bodźców. Staramy się, i to też jest zrozumiałe, jak jest ci trudno, to starasz się wyjść gdzieś do ludzi, żeby przetrwać ten dzień, bo siedzieć samemu z płaczącym noworodkiem jest trudno. Natomiast dla wielu dzieci wyjście na dwór do ludzi, do knajpy, do kawiarni, to też jest stymulacja, więc nowe jest strasznie, tak, osoby. Więc staramy się, babcie mają zawsze, o zobacz, nudzi się, musimy tam go rozbawić. I dlaczego to działa? Dlatego, że rzeczywiście czasem jak pomachasz nową zabawką przed nosem dziecka, to ono przestaje płakać i to jest, no jest to zauważalne i dlatego nam się wydaje, że może to jest dobry ruch. W praktyce dziecko zaczyna, przestaje płakać, no bo rzeczywiście zainteresowała się na chwilę i trochę odwróciłaś uwagę od zmęczenia czy od przestymulowania. Tak. Ale na sam koniec to i tak się odezwie potem, na dłuższą metę nie przyniesie ci korzyści. Więc przestymulowanie i przemęczenie, zdecydowanie, jakbyś pewnie zrobiła ankietę, jak myślisz, w którym wieku twoje dziecko powinno mieć jedną drzemkę w ciągu dnia, a nie dwie, albo kiedy powinno przestać spać w dzień. No właśnie. To opinia publiczna będzie miała rzeczywiście takie, znaczy dziewczyny, tatusiowie powiedzą o dużo wcześniejszym momencie, tak? Czyli my mówimy... To kiedy powinno mieć dwie, kiedy jedną, jak to wygląda? Na przykład jedną optymalnie mówimy pomiędzy 12 a 18 miesiącem życia. Pewnie gdybyś zapytała w internecie, to byś zebrała odpowiedzi, że w wieku 10 miesięcy dziecko już zaczyna spać jeden raz. Opuszczanie drzemki, to też jest taki idealny przykład z przedszkola swoją drogą, że twoje dziecko często, wiele dzieci już w wieku 2 lat przestaje spać. My mówimy raczej, że pomiędzy 3 a 4 powinno przestać spać w dzień. No i ten dwulatek, który podobno nigdy nie zaśnie w dzień, bo już się nie da, idzie do przedszkola i się nagle okazuje, że w przedszkolu pięknie śpi na drzemce. Więc zdecydowanie dzieci dłużej potrzebują drzemki w dzień. Musimy też pamiętać, że jakby próbujemy te dzieci dostosować do naszego życia. Tak. My wracamy coraz później z pracy, w sensie taka jest tendencja, że wracamy 18, 19, jak nie żona, to mąż, jakby jak nie mąż, to żona. No i zależy nam, żeby dzieci się widziały z obojgiem rodziców, więc przeciągamy je wieczorem. A z drugiej strony rano spieszy nam się do pracy, często budzimy nasze dzieci, żeby zawalić się do żłobka, do przedszkola, cokolwiek. Więc noc się skraca. Więc to, kiedy twoje dziecko przestaje spać dwa razy raz, cokolwiek, wiąże się też z tym, jak długo śpi w nocy. Jeśli masz taką możliwość, że twoje dziecko śpi długo w nocy, bo wcześniej je kładziesz, bo może sobie rano odespać cokolwiek,
no to pewnie jest szansa, że szybciej przestanie spać w dzień albo będzie spało mniej w dzień. Natomiast jeśli na przykład masz dwójkę, trójkę, czwórkę dzieci i kładziesz dziecko później spać, no bo nie masz wyboru, bo zanim odwiedziesz jednego na zajęcia z jedną na zajęcia z baletu, drugiego na piłkę i co tam jeszcze po kolei, to się okaże, że jest 21 i dopiero zdążysz położyć najmłodsze spać. No i też trzeba się wtedy liczyć, że pewnie będziesz miała więcej drzemek w dzień, żeby ten dzień po prostu przetrwać, tak, w sensie, więc to też jest dość indywidualne, ale też dopasowane trochę do rodziny, którą jesteście. Czy dziecko karmione piersią może spać w nocy? Oczywiście, oczywiście, że może. Tak, jakby piersi jest nie tylko wartościowa pod kątem zdrowotnym, czy jakby bliskościowym, co jest jakby popularne i wszyscy o tym wiemy, ale to jest no, świetnej jakości pokarm, który jest kaloryczny i który tak samo jak mleko modyfikowane powoduje, że dziecko jest, jak jest najedzone, to będzie spało całą noc. To... Czyli to nie jest rozwiązanie próbować przejść na butelkę, żeby dziecko nie, spało, bo to jest bardzo częsta rada, którą w internecie się słyszy. Ja wiem, bo jakby ja sobie zdaję sprawę, że czasem jest tak, że przestawienie na butelkę poprawia sen, ale zwykle nie idzie o jakość pokarmu, że takie super to mleko modyfikowane, tylko o to, że jak przestajesz karmić piersią, to przestajesz często usypiać na piersi. Tak. A usypianie na piersi... Właśnie, co zrobić, żeby przestać? No, żeby zasnęło dziecko w jakikolwiek inny sposób, a nie przy piersi. I jak potem je odłożyć do tego łóżeczka? Jak to zrobić? Bo już zasypia, wyjmujesz tam pierś, kładziesz, oczy szeroko otwarte i zaczynamy zabawę od nowa. Znaczy wiesz, przede wszystkim myślę, jeśli w ogóle coś powoduje problemy ze spaniem w nocy, to sposób zasypiania. No bo to jest trochę tak, jak mówisz. Jakby próbujesz oszukać swoje dziecko. W sensie próbujesz je uśpić. Na piłce od pilatesu siedzisz i bujasz. Karmisz piersią, bujasz w wózku, siedzisz w kuchni pod okapem kuchennym i tam szumisz okapem, żeby zasnęło. No masz tysiące. Jeździsz samochodem w foteliku samochodowym, żeby spało. No a potem próbujesz je odłożyć do łóżeczka w innym środowisku niż one zasypiało i liczysz, że będzie tam spało. Więc jeśli pytasz mnie, co zrobić, to ja ci powiem, no cóż, skończmy z tym oszukiwaniem, w sensie... Ale jak? Znaczy, zamiast się zastanawiać, jak odłożyć, jak już zaśnie, to zastanów się, co zrobić, żeby zasnęło w łóżeczku. Tak? No bo jakby jak możemy oczekiwać od malucha, który chcemy, żeby na przykład spał w łóżeczku, żeby dziecko się tam czuło bezpiecznie, dobrze i swobodnie, skoro nie usypia tam, bo jeśli wieczorem odkładane do łóżeczka krzyczy i nie chce zasnąć, to dlaczego niby w nocy, jak się obudzi, ma nie krzyczeć? Wydaje mi się, że może to też wynika trochę z niskiej wiedzy na temat biologii snu, bo nam się wydaje, że sen to jest taka rzecz, że jak się już zaśnie, to się śpi na przykład w nocy 10 godzin, a nie taka jest biologia. W sensie śpimy snem głębokim i płytkim, czy tam lekkim. I każdy z tych snów, rodzajów snów ma swoje cele. Mówi się, że ten głęboki jest bardziej regenerujący i zdarza się więcej w pierwszej części nocy, a ten lekki, kiedy poruszają nam się gałki oczne, jest snem, kiedy śnimy i układamy sobie wspomnienia i segregujemy sobie pewne rzeczy w głowie po minionym dniu. Każdy jest nam potrzebny, tylko że problem polega na tym, że przy przechodzeniu z jednej fazy snu do drugiej fazy, przebudzamy się. I to zarówno dorośli, jak i dzieci. Większość dorosłych jest w stanie sobie uświadomić taką sytuację, jak leży w nocy w łóżku, przewraca się na drugi bok i zasypia dalej. Widzi sufit na bok. Nie wiem, widzi męża albo żonę na drugi bok. I dalej zasypiamy, 10-15 sekund. No tylko dziecko jak się przebudzi i to trochę wyobraź sobie, żebyś się obudziła w nocy i zamiast męża zobaczyłabyś teściową na przykład. Nie wiem, czy byś zasnęła od razu po 10 sekundach. Albo zasypiałaś w swoim własnym łóżku, a obudziłaś się, no na przykład, nie wiem, w hamaku pod palmą. Też byś była zafascynowana albo przestraszona, no jakby. Jeśli zasypia dziecko w innym miejscu, a budzi się w innym miejscu, to ma prawo być przestraszone. To jest jakby oczywiste i pewne. Więc jakby jeśli chciałabyś, żeby spało w tym łóżeczku, to ono musi zacząć zasypiać w tym łóżeczku. Musi je polubić, musi się tam czuć bezpiecznie. Musi je akceptować do zasypiania, a nie tylko w nocy. I wiem, że są dzieci, które można usypiać na rękach czy przy piersi, odłożyć i one śpią w nocy. To jest trochę tak jak z czekoladą. Są tacy, co jedzą 4 tabliczki. Ciągle wyglądają na bardzo, bardzo atrakcyjnie. A są tacy, którzy niestety każdą tabliczkę, nawet kostkę czekolady odżałowują w dodatkowych kilogramach. Więc, Jesteśmy w stanie nauczyć dziecko tego? Dziecko, które do tej pory zasypiało przy piersi, żeby pewnie, zasypiało tak. W swoim łóżeczku. Oczywiście. Dziecko, które płacze przy każdym odłożeniu, jeżeli próbujemy tak, nie dać piersi czy butelki. Jak najbardziej jesteśmy w stanie nauczyć dziecko albo pomóc mu dojść do tej umiejętności. Tak samo jak pomagamy dzieciom
nauczyć się wiązać buty, jak pomagamy im się ubierać i z czasem się same ubierają, jak prowadzimy, jak się próbujemy nauczyć dziecko korzystania z toalety, w sensie z nocnika czy z toalety, więc jakby wszystkie te umiejętności są w stanie dzieci nabyć. Wcześniej czy później, w zależności od tego, jak się do tego zabieramy. Ale tak, generalnie jak najbardziej jesteśmy i to szczerze mówiąc w każdym wieku, w sensie w zależności, no może noworodki mają z tym, czy takie niemalutkie niemowlaczki, to niekoniecznie, ale takie małe dzieci też są w stanie zasypiać w łóżeczku. Nie mówię, że samodzielnie, nie mówię, że odłożone i machają mamie, uśmiechają się i zasypiają, ale sam fakt, że na przykład nie musisz bujać do spania, nie jest to konieczne, to już jest duża umiejętność, więc krok po kroku można do tego dojść. I nie ma tak, że w pewnym wieku już jest za późno, jeżeli dziecko długo zasypiało? Nie, wydaje mi się, że w żadnym wieku nie jest za późno, szczególnie, no może nastolatek to już jest inne wyzwanie, ale jeśli masz roczniaka, dwulatka, my wiesz, 4-5-latkami pracowałyśmy, jakby jak najbardziej jesteś w stanie popracować z dzieckiem nad tym, żeby czuło się bezpiecznie w łóżeczku. Wspierajmy się. Tak. Rozmawiajmy ze sobą, zapytajmy, jak ci pomóc, a nie... A moje dziecko to już spało w tym wieku. A jeśli nie dajemy rady, skorzystajmy z pomocy profesjonalistów. Zdecydowanie. Dziękuję ci bardzo. Dzięki wielkie. Przed chwilą Marta, konsultantka snu ze Sleep Concept, zdradzała nam, co pomoże, żeby nasze dziecko spało. Mówiła między innymi o zasłonach zaciemniających, czy białym, różowym szumie dla dziecka. Teraz ja powiem wam, co się sprawdziło u mnie w domu. Jestem mamą 4 dzieci i korzystałam z wielu gadżetów, które w tej chwili są dostępne na rynku. Jak pewnie większość mam, szukałam ratunku, żeby moje dziecko spało. Pokażę wam moje top 3, to co się u mnie sprawdziło na co dzień. Więc pierwszą rzeczą jest gąska, która tak naprawdę jest termoforem. Gąska jest wypełniona pestkami wiśni, które możemy podgrzać. Jest o tyle pomocna, kiedy dziecko boli brzuszek, kiedy ma kolki. Możemy skorzystać z niej jako przytulankę w późniejszym okresie, a kiedy jest malutkie, po prostu podgrzać te pestki, położyć na brzuszek maluszka i ogrzać go. U mnie sprawdziła się super. Drugą rzeczą w przypadku niemowlaczka jest rożek. Dzieci uwielbiają być otulone. U jednych sprawdzają się tuliki, śpiworki, otulacze. U mnie w przypadku każdego z moich dzieci sprawdził się na wczesnym etapie rożek, później był to śpiworek. Ważna rzecz, żeby ten rożek był miękki, tak jak ten, bo niektóre rożki mają wkładkę usztywniającą plecki i wtedy zwyczajnie jest trudno przystawić dziecko do piersi, bo jak się budzi maluszek w nocy, to wyobraźmy sobie, że bierzemy go, nie musimy z tego wyjmować, co jest super, bo kiedy dziecko musimy wyjąć pod kołderki, czy która nie jest zresztą polecana, czy z innego jakiegoś ocieplacza, od razu robi mu się zimno i zaczyna płakać. W takim rożku po prostu bierzemy i przystawiamy do piersi. Dla mnie numer 2 obowiązkowy. No i najważniejsza rzecz, która rzeczywiście sprawdziła się przy wszystkich moich dzieciach, która jest w tej chwili już dużo bardziej udoskonalona, to jest whisper, czyli szumiący miś. To jest królik, tutaj mamy wersję przenośną do wózka, jest to lisek. Łączy je to, że wydają szum. Szum, który może będzie słychać, spróbujemy. Który przypomina dziecku okres przebywania w brzuszku mamy. Wtedy również te dźwięki słyszał przytłumione, słyszał ten odgłos i kiedy włączymy takiego króliczka czy misia, sprawia on, że maluch czuje się troszkę tak jak w brzuszku mamy i wycisza się. Whisper jest o tyle fajny, że ma czujnik płaczu, czyli jeżeli go włączymy, on się wyłączy po pewnym czasie. Super, jeśli dziecko w tym czasie zaśnie, ale jeśli obudzi się w nocy i zacznie płakać, on wychwyci płacz dziecka i załączy się automatycznie. Dla mnie numer 1, obowiązkowy na liście. A co sprawdziło się w waszych domach? Napiszcie koniecznie w komentarzach.